Dzień dobry, moi drodzy, a robimy drugą część robimy tego samego Tycoona, co w pierwszej części. Także zaczynamy w ogóle w tym samym miejscu, bo ja nagrywam te dwa filmiki pod rząd od razu. Także wiecie. Także ostatnio skończyliśmy na toalecie i właśnie wychodzimy stąd i idziemy odebrać kasę. Jak widzicie, nam się zrobiła noc i teraz dopiero widać, jak te światła mnie widzieć. Dobra, mamy 26 tysięcy, czyli możemy kupić parking spot. Idziemy szybko. Dobra. Obstawiajcie teraz w komentarzach, co to jest, bo ja nie wiem. Zostawcie 50 łapeczek w górę i subskrybujcie kanał. Jak będzie 50 w górę, to się zastanowię, czy będzie trzeci filmik, bo jak się dowiedzieliście w pierwszej części, to filmików z gier miało nie być. Ale są. Dobra, kupujemy to. Mam nadzieję, że już zostawiliście komentarz i obstawiliście, co to będzie. I uwaga. Wow. I weszło mi powiadomienie, że ten... Ty, ja mogę sobie auta kupić. No są za free, ale pewnie i tak za robuxy są. Ja nic nie chcę. Dismiss. No nie chcę. Dobra, zamknę te drzwi. No i czemu mi się te auta wyświetlają cały czas? No Boże. Nic nie chcę kupować. Kolejny parking spot kosztuje za 100 tysięcy. O mój Boże. Ja pierniczę. Może mi to się nie wyświetlać? Bardzo bym prosił. 11 tysięcy 11 tysięcy kasy. Już mi się z YouTube'em wszystko myli. Dobra, tutaj mamy niedokończone rzeczy. Czy kupujemy stolik, kupujemy coś tam. Kupujemy ścianę. O, fajna ściana ogólnie. Dobra, tutaj ściana, tutaj mnie nie stać, już chyba na nic mnie raczej nie stać, także idziemy po kolejną kasę, ktoś pisze na tym, na czacie. Dobra, moi drodzy, znowu wam powiem mój nick. Tutaj, gdzie jest kropeczka, to jest mój nick, możecie mnie oczywiście dodawać. Także nie ma problemu. Nazywam się SzymonWow12. Także jeżeli chcecie ze mną pograć, potrajdować się w Pet Simulator X, jeżeli gracie, to nie ma problemu. Możemy sobie zagrać. No. Wystarczy, że będę na Robloxie, będę sobie grał. Możecie też wystąpić czasami na odcinku, bo będę też nagrywał czasami. Także no. Możecie czasami wystąpić, ale nie zawsze. Dobra. Oczywiście kolejną kasę wydałem, ale ten pokoik wygląda przyzwoicie. Wejdę tu? Nie, nie wejdę. Dobra, także idziemy oczywiście ładnie, kulturalnie po ścieżce. W ogóle nigdy nie widziałem takiego Tycoona, gdzie się odbierało kasę w skrzynce na listy. Dobra, gdyby mi się chciało, to bym chciał zbierać na to, ale nie chcę, bo to jest najdroższe. Chciałbym mieć autokolekta, a nie muszę tam łazić. Gdyby było tu, to okej. Okay. Co to jest? Nieważne. To wygląda jak lody. Dobra.
Idziemy, pyk, pyk, pyk. No i mnie nie stać. Nie no, naprawdę dużej różnicy nie było. Dobra, to no to dywanik trzeba kupić, żeby nie było ten brudno tutaj. Możemy sobie usiąść. Ładnie, dobra, kupujemy drzwi. Boże, tutaj będą schody na drugie piętro jeszcze. No nie mogę. Dobra, na nic mnie raczej nie stać. Także wejdę tutaj. I wychodzimy. Oczywiście ładnie po ścieżce. Czekamy chwilkę, aż będzie 20 tysięcy chociaż. Ale nie chce mi się jednak. Powiadomienia z YouTube'a cały czas przychodzą, bo komentarze się sypią. Dobra, ten pokoik jest na razie najładniejszy. Jest stoliczek, jest wielka kanapa, na której jest milion siedzeń. Tu są dwie pufy, lampeczka, fajny kominek. No, to mi się podoba. Także okej, idziemy tutaj robić wszystkie rzeczy. Dobra, kupujemy to oczywiście. O, krzaczki na tarasie, okej. Czemu tutaj nie mogę kupić od razu rzeczy? Takie dziwne drzwi, ja pierniczę. Boże, schody za 5000. Fajne schody, nie? Czy to dla was są schody? Nieważne. Kupimy to. O, drewno. Ten pokoik będzie dobrze wyglądać. Ja już to widzę. Także idziemy. Odebrać kasę i oczywiście nie mogą zrobić drugiego odbierania. Bo po co, nie? Trzeba się męczyć i iść. Albo sobie ułatwiać życie i kupować sobie to. A dokładnie to, o. Auto Collect. Za 350 Robuxów. Dobra, przy okazji odbierzemy to jeszcze. Jak widzicie, mamy już dużo, a tego nie było. W pierwszej części możecie się dowiedzieć, jak to było małe, bo ja zacząłem już z tym, z kawałkiem. Ale jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to wpadajcie, koniecznie. Jak was tam nie było. Dobra, wydajemy to. Wszystko, ale i tak mnie nie będzie stać na całe tutaj rzeczy. No, już mam 500, a ledwo co kupiłem dwie rzeczy, nie? Dobra. Dobra, te krzaki strasznie przeszkadzają. O, mogę wejść na dach. Ha, good luck. O, jestem. Jezus. Umiejętności parkoura po prostu. Adam Małysz, 102 metry. Dobra. Lecimy. 11 tysięcy. 11 tysięcy znikąd. To się nazywa dobrze. Dobra, moi drodzy, ja zrobię cięcie i widzimy się, jak będę miał 100 tysięcy kasy albo i więcej. Także widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po jakichś 30 minutach lub mniej. No chyba z 30 minutach później jesteśmy. Nie no, z 20 coś. I tak jak mówiłem, mamy 130 tysięcy do odebrania. Wyciszyłem sobie dźwięk, bo mnie to denerwowało. I mamy 141 tysięcy kasy. Nie kupujemy tamtego, bo to się nie opłaca, bo to jest ze 100 tysięcy ta jedna rzecz. Także nie kupuję tego. Dobra, ale kupuję wszystkie te rzeczy, jakie są tutaj.
Czyli na przykład to. Dobra, tam jeszcze się idzie, no to jeszcze kupujmy to. O, panie! A nie mówiłem, że tu będzie basen? Ha, ha? Wiedziałem po prostu. Ja po prostu wiedziałem, że tu będzie basen. O kurczaki, co to jest? Piętro? Dobra, szybko ściany. Dobra, szybko, szybko. Trzeba to kupować. Ło, kręgle! Łupanie. Co to się stanęło? Dobra, kupuję wszystkie te rzeczy, jakie są tutaj. O panie, ja przecież wszystko widam. Aż mi laguje. O kurczaki. Dobra, jeszcze tam przełoczyłem. Dobra, i na razie te rzeczy, które się pojawiły, czyli te, to na razie je zostawiam. Dobra, kupujemy to. To. Wiem, tam zostawiłem jedną rzecz, która, ale ona mi się pojawiła. Także nie mogę jej kupić. Lamps, chair, basement. O jacie, co tam jest? Piwnica. Dobra. Basement to jest piwnica chyba. No pod ziemię zejście, no to logiczne chyba. Dobra, teraz te rzeczy, które mi się pojawiły. Czyli to. Dobra, kręgle zrobione. Dobra, couch, czyli kanapa. Fireplace. Lampy. Dywan. Ładny dywanik oczywiście jest. Nie, 35 robuxów. Staircase. Czyli coś ze schodami. Drugie piętro się zaczyna. No to drugie piętro. Na następny odcinek. Także dziękuję za uwagę. Dajcie suba. 50 łapeczek w górę równa się część trzecia. Także pa, pa, pa.